Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi pobierającego cło i powiedział do niego: pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Lewi też w swoim domu urządził dla niego wielkie przyjęcie. Było tam wielu celników i innych, którzy razem z nim zasiedli do stołu. A faryzeusze oraz nauczyciele pisma szemrali, mówiąc do jego uczniów: dlaczego jecie i pijecie z celnikami, grzesznikami? Jezus odpowiedział: lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem wzywać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Dzisiaj w tym zestawie lekcji, dwóch lekcji, opowiadającym o nawróceniu świętego Mateusza, jak również o tym, w tym tekście izajaszowym, opowiadającym o tym, jak to człowiek może doznać wielkiej radości, wewnętrznego szczęścia, takiego zadowolenia z tego, że przestrzega pewnych granic prawnych, nie można się powstrzymać przed takim stwierdzeniem, przed takim wnioskiem, że są wśród ludzkich postaw dwie postawy łudząco do siebie podobne. Postawa skromności i postawa zamknięcia się w sobie. Jak się obcuje z ludźmi, często można spotkać kogoś, kto jest bardzo cichy, wycofany, taki w drugim planie, mało odzywający się, mało mówiący. Wydaje się, że ta postać jest skromna. Ale nagle gdzieś tam może się coś wydarzyć takiego zupełnie nieprzewidywalnego i nagle z tej skromnej postaci wybucha jakiś wulkan albo coś się zupełnie niespodziewanego dzieje i wtedy my jesteśmy zaskoczeni, rozczarowani nawet kimś takim. Mówimy, jak to jest możliwe? To był taki skromny człowiek, taki cichy, taki właśnie jakiś żyjący w cieniu, taki pokorny, a tu nagle ktoś zupełnie inny z niego się wydobył. Ale bywa również tak, że ktoś jest naprawdę skromny i żyjący w tych granicach przykazań, o których mówi nam dzisiaj Izajasz, że jeśli u siebie usuniesz jarzmo, będziesz zachowywał prawo, jeśli będziesz takim człowiekiem, który będzie żył według przykazań, no to rozkwitniesz wewnętrznie, będziesz szczęśliwy. I tak Izajasz mówi o tym, że jest taka postawa skromności, która nie narzuca się innym, nie załamuje się też innymi, żyje w pewnych granicach przykazań i można tutaj doznać wielkiego szczęścia. Ale drugie czytanie mówi, że ktoś inny może wydawać się być skromnym, takim zamkniętym, cichym celnikiem, ale to zupełnie coś innego. To zupełnie inna motywacja takiego wycofania się, czy takiego życia w pozornej pokorze. Kiedy Jezus spotkał Lewiego, był to człowiek zamknięty w komorze celnej. I celowo nawet przedzieliłem te dwa wyrażenia, zamknięty w komorze celnej, żeby wydobyć również to, że ten człowiek był w ogóle zamknięty, taki wyizolowany. I przypomnijcie sobie początek tej Ewangelii. Jezus idzie i zobaczył Lewiego, który jest zamknięty w komorze celnej. On, jeszcze napisano, siedział w komorze celnej, czyli to określenie siedział obrazuje tą postać jako kogoś będącego w stagnacji. To nie jest ktoś dynamiczny, kto porusza się, coś tam robi, przemieszcza się, tylko siedzi. On już tak siedzi i już zapuścił korzenie w tej swojej izolacji, w tym zamknięciu. Owszem, ten człowiek ma wiele, jest posiadający, ma grosz, ale jest samotny. Jest samotny i unieruchomiony. Ewangelia bardzo trafnie ukazuje beznadziejność jego sytuacji. Mateusz jest samotny i unieruchomiony. I te dwa zdania wystarczą, żeby zorientować się, co ten człowiek może naprawdę przeżywać, co przeżywał, a można nawet się domyślać, jaka historia była jego życia. Po otworzeniu się na Chrystusa Ewangelia zmienia się, zmienia obraz jego osoby. W momencie, kiedy Jezus wkracza do jego komory celnej, jest napisane dalej o nim, że on chodził za nim. To już nie siedzi, tylko chodził za nim. Widać wyraźnie różnicę w sposobie bycia. On wyrwał się z tej stagnacji, jest kimś dynamicznym, chodził za nim. To określenie jest tutaj niezwykle ważne. Po drugie, wyprawił wielkie przyjęcie. Jest napisane, że wyprawił je dla Jezusa. Nie dla siebie, nie dla jakiegoś człowieka, tylko dla Jezusa. To go ruszyło też. Że nareszcie zrobił coś dla Boga. Nie był skoncentrowany już na siebie, na sobie, tylko na Bogu. I była tam spora liczba celników oraz innych ludzi. A więc otwierając się na Jezusa, dopuścił do siebie też innych ludzi. Zmiana. Diametralna zmiana jego postawy była spowodowana tym, że
wszedł Jezus w jego życie. Jezus zmienił diametralnie jego życie. I tylko Jezus może zmienić życie człowieka. Powołanie Mateusza jest wyjątkowo aktualne, jak sądzę, gdyż w ostatnim, nawet dziesięcioleciu, już nie mówiąc o ostatnich dziesięcioleciach, ale pojawiło się więcej ludzi zamkniętych, samotnych, wyizolowanych i takich, których rozpacz, samotność, izolacja pozbawiły ich dynamiki życia, zamknęły ich w sobie, doprowadziły do tego, że one tak po prostu siadły i już nic nie mogą zrobić. Skąd się wzięli ci ludzie na naszej planecie i w ostatnich latach? No, sprawa jest doskonale nam znana i nie otworzę tej drzwi, które dotychczas były zamknięte, jeśli powiem, że coraz większy procent ludzi jest spożywających alkohol. Coraz więcej rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, zniszczonych. Rodzin, gdzie jest paraliż wewnętrzny, gdzie nie ma rodziny w sumie. Są ludzie tylko, obok siebie żyjący, ale nie ze sobą. Ogromnie dużo ludzi, mam tu na myśli dzieci, młodzieży, miało doświadczenie krzywdy. Jest to coraz większa liczba. Pijaństwa rodziców, znęcania się psychicznego lub fizycznego nad dziećmi. Wreszcie odrzucenia. Miłość stała się takim unikatowym doświadczeniem w naszym świecie. I chociaż coraz więcej się pojawia tego słowa, coraz więcej słyszy się o miłości, coraz więcej jest na przykład filmów o miłości, książek o miłości, no i w ogóle mówi się o miłości, to wszystkie te sygnały, one tylko nam mówią, że coraz bardziej tej miłości brakuje, skoro coraz więcej się o niej trąbi. Coraz więcej ludzie grzeszą też z powodu miłości, czy szukając miłości, ale skoro tak jest, to znaczy, że tej miłości jednak nie doświadczają. Bo jakby doświadczali, to by w tej dziedzinie nie pojawiały się jakieś bardzo rażące przekroczenia granic przykazań. Albo nawet granic natury. Widocznie tej miłości nie można znaleźć. Ona gdzieś się pogubiła w tym świecie. Coraz więcej ludzi jej szuka, bo coraz rzadziej ona występuje w rodzinach. Wielu zaś rezygnuje w ogóle z poszukiwania miłości. Dlaczego? Gdyż przestają wierzyć, że znajdą kogoś, kto ich pokocha. Wielu ludzi uważa się za niegodnych miłości, gdyż za dużo doświadczyli obojętności w rodzinach, w których powinno ich zupełnie co innego spotkać, albo za dużo doświadczyli złości od tych osób, od których powinny otrzymać czułość. Zamknęli się więc w sobie, zupełnie tak jak w tej komorce celnej. I ta komora celna z tej Ewangelii jest ponadczasowym symbolem zamkniętego, osamotnionego człowieka, który czeka, aż mu Bóg pomoże, bo on już nie może. Zamknięci w zwątpieniu, w samotności, coraz więcej jest takich ludzi, którzy żyją jak celnicy. Nawet już nie wierząc, że coś się może zdarzyć w ich życiu. To wielkie cierpienie samotności usymbolizowane przez komorę celną jest dziś współcześnie spowodowane różnymi przyczynami, ale spośród nich najczęściej powtarzające się to oczywiście alkohol. Kiedy dziecko widzi, że ojciec czy matka mocno piją, zataczają się, nie są skoncentrowani na dzieciach, tylko na alkoholu. Albo nawet jeśli jedno z rodziców pije, no to drugie musi dbać o to, żeby się rodzina nie zawaliła. Albo ojciec na przykład pije, no to żona myśli bez przerwy o tym, kiedy ten ojciec przyjdzie pijany, kiedy się coś stanie. Trzeba zadbać o jedzenie, o byt, o ubranie. I wtedy już nie ma czasu ta druga strona, żeby się zająć czymś takim jak dawanie miłości. Już nie ma czasu na to. I wtedy dziecko rzeczywiście staje się ofiarą takiego całego łańcucha, lawiny różnych uzależnień, które biorą swój początek właśnie w tym, że ktoś sobie beztrosko po prostu wlewa już tego czwartego głębszego dla głębszej rozpaczy, czy rozweselenia. Drugim takim doświadczeniem jest to, że w rodzinach coraz częściej
rezygnuje się z formacji dziecka, z wychowania dziecka na rzecz wulgarnego nawet negowania wszelkich potrzeb i oczekiwań dziecka. Cicho bądź, zamknij się, albo jeszcze gorsze określenia, albo wprost takie, które negują wartość człowieka, wartość dziecka, sprawiają, że ten człowieczek maleńki, czy później trochę większy, on w ogóle już zamyka się. Skoro ktoś, kto powinien mnie przede wszystkim kochać, nie kocha mnie, no to już chyba nikt się taki w życiu nie pojawi. Trzecie takie doświadczenie, które człowieka zamyka w takiej komorze celnej, to jest zupełna obojętność na dziecko. I często się to spotyka u rodzin nawet dobrze usytuowanych, a nawet bardzo dobrze usytuowanych, no bo tam, gdzie jest pogoń za dobrobytem, tam już nie ma czasu na to, żeby zwrócić uwagę na to, jak dziecko coś przeżywa, co czuje. Najłatwiej po prostu dać tą stówę w garść i powiedzieć mu, idź zabaw się dzisiaj w sobotę. I wtedy już jest problem z głowy. Albo się włączy telewizor i on pełni rolę mamki czy babuni, która opowiada bajki rysunkowe i tak dalej. Niekiedy, i to wcale nie rzadko, zdarzają się też takie wypadki, że dziecko czuje się zdradzone przez miłość rodziców wtedy, kiedy dochodzi do rozwodu. W momencie, kiedy następuje rozwód, to już bardzo często to obserwuję, że dzieci czują się uczuciowo zdradzone. One sobie nie zdają z tego sprawy, bo nie potrafią analizować takich przeżyć czy takich uczuć tak głębokich i tak raniących, ale poczucie zdrady jest, że ktoś oto, na kim powinienem budować swoje życie, tak totalnie zawiódł. Tak rozczarował w swojej miłości. Można się załamać tym. Przynajmniej te cztery doświadczenia mają moc utwierdzić w przekonaniu człowieka, młodego człowieka, czy nawet dziecko, że nie jest godne miłości. A więc, że powinno się zamknąć w swojej samotności. I oto mamy komórkę celną. Życie w takiej rodzinie jest zupełnym chaosem. A skoro jest chaosem, to takie dziecko przyzwyczajone jest do nieprzewidywalności. To jest taka cecha, która charakteryzuje ludzi z takich doświadczeń, że oni są też sami nieprzewidywalni i oni nie wiedzą, czego się spodziewać po jutrzejszym dniu, nie wiedzą, co zrobią za godzinę, sami nie wiedzą, co się z nimi dzieje też. Dlaczego? Bo w każdej chwili w ich domu mogło się zdarzyć coś nieprzewidywalnego. Na przykład matka chodziła od okna do okna i patrzyła, kiedy ojciec przyjdzie i będzie awantura, czy nie będzie. Albo będzie chaos, albo nie będzie. Nie wiadomo było, co robić. Kiedy będzie bezsenna noc, czy będzie znowu senna noc? Nie wiadomo. Strach, lęk. Niczego nie można było zaplanować. Wszystko było jednym wielkim chaosem. I to się udziela później takiemu dziecku. Ono już nie potrafi niczego planować, ani przewidywać. Nawet nie myśli, że coś takiego można robić w życiu. Inną taką cechą charakterystyczną dla ludzi zamkniętych z tego powodu jest przemoc. Sami doznali tej przemocy. W rodzinach panowało napięcie, zagrożenie. I później sami również tą przemocą próbują wywrzeć nacisk na środowisko, ponieważ inaczej nie umieją. Umieją tylko krzyczeć, albo wymuszać, albo bić, bo nie umieją inaczej. I zdarza się coraz częściej, że dzieci taki okres jak święta wspominają jako najgorsze wspomnienia ze swojego życia. Kiedy się im mówi Boże Narodzenie, to one mają tylko w pamięci krew, alkohol, bicie i wyzwiska. Wielkanoc to samo. Szatan bardzo dobrze się postarał o to, żeby nasza generacja kojarzyła okres świąt z pijaństwem, z biciem, z mordobiciem, z przezwiskami i wyzwiskami. Świetnie mu się to udało. I nie wiadomo, co będzie z tym dalej. Na skutek tych doświadczeń człowiek albo zupełnie się zamyka w nieufności co do życia, co do innych osób, co do siebie samego nawet, już nie mówiąc o Bogu, albo też żyje takimi emocjami, że z nim trudno jest wytrzymać. I on sam też siebie nie może znieść. I kto się tym wszystkim zajmie? Największy lęk, jaki może się pojawić jednak wśród tych ludzi, to jest ten, który dzisiaj został podkreślony przez tą Ewangelię. Lęk przed osamotnieniem. Ciężkie krzywdy, które ludzie znoszą, krzywdy uczuciowe i fizyczne, czy psychiczne, powodują, że dzieci czują się coraz częściej odrzucone, samotne. I ten alkoholizm, przemoc, obojętność, rozwód powoduje, że człowiek czuje się naprawdę samotny w tym świecie. Te osoby mówią,
Ja się nie nadaję do miłości. Mnie nikt nie może, nikt mnie nie powinien pokochać. Chyba nie ma nikogo na świecie, kto mógłby mnie pokochać. Moje życie jest nikomu niepotrzebne. Ja takich zdań, takich słów słyszę coraz więcej. A wcale nie jestem jeszcze takim starym człowiekiem. Nie wiem, co to będzie za 10 lat. Ktoś taki nie może i boi się otworzyć na drugiego człowieka. Boi się kochać, a jeszcze bardziej boi się, że ktoś mu powie, kocham cię, bo on w to nie wierzy już. I wtedy człowieka rzuca w dwie skrajne postawy. Albo zatraca się w imitacji miłości, to znaczy w zmysłowości, w grzechach seksualnych, w nałogach. Po prostu pogrąża się w tej otchłani, w tej mazi, w tym błocie, bo szuka jakichś namiastek miłości. Albo z drugiej strony zamyka się w sobie, w nienawiści do siebie, w poczuciu bezwartościowości, w samoodrzuceniu. W lęku przed tym, że może naprawdę ktoś mu wreszcie powie, jesteś kompletnym zerem. Jesteś zupełnie niepotrzebny na tym świecie. Znajduje się również trzecia postawa, trzecia wyjścia, kiedy te obydwie postawy się łączą ze sobą. Kiedy z jednej strony ktoś pogrąża się w strasznych grzechach, a z drugiej strony strasznie się zamyka w sobie. I wtedy są dwa światy. Dwa światy w tym człowieku i dwa światy z tym człowiekiem. Być może tak było również z Mateuszem, z Lewim, do którego Jezus wtargnął bez pukania przed do jego drzwi. Dlaczego? Z jednej strony Ewangelia mówi, że on siedział zamknięty w komorze celnej, czyli to jest ta samotność, to zamknięcie, ta izolacja. A z drugiej strony w tej Ewangelii i jeszcze wyraźniej w Ewangelii świętego Marka jest napisane, że gdy Jezus siedział w jego domu już w czasie tej uczty, to przy stole Mateusza siedziało bardzo dużo grzeszników i celników. Miał więc Mateusz ciekawe znajomości, wiele znajomości. On nie miał przyjaciół, on miał znajomych. Ale takie znajomości, które właśnie dałoby się tylko określić znajomościami, powierzchownymi jakimiś relacjami, które były przede wszystkim podyktowane grzechem, bo siedziało z nim wiele grzeszników i celników. Nie były to zdrowe, głębokie, trwałe relacje, lecz przelotne znajomości, nieudane, nietrwałe, powierzchowne, grzeszne, nawet często raniące czy jakieś bolesne. Lęk przed osamotnieniem może posunąć się do tego, że człowiek nie chce z nikim głębiej się wiązać, bo się boi, że ten ktoś w końcu i tak odejdzie. Dlatego na przykład osoby po takich doświadczeniach wolą w ogóle z nikim się nie wiązać. Albo pierwsi zrywają związek uczuciowy, żeby nie być porzuconymi, to wcześniej sami odejdą. Żeby nie czuć bólu, że ktoś ich porzucił. No ma to jeszcze związek z czymś innym, z tak zwanym zamrożeniem uczuć, z taką komorą uczuciową. Też komorą celną, ale uczuciową. I widać wtedy po tym człowieku, że on naprawdę jest celnikiem, celnikiem uczuciowym, bo jest sztywny, zamknięty w sobie, nie umie wyrażać uczuć, ukrywa to, co się w nim czuje, nawet nie wie, jak to powiedzieć, maskuje się, nie umie się wzruszyć, nie umie płakać, nie umie się śmiać, ani nie umie się pobawić, nie ma humoru. Nie wiadomo też, czy jest załamany, czy szczęśliwy. Nie wiadomo, co tam jest. Jest zamrożony. Hibernatus. Skąd to wszystko? Dlatego, że właśnie ten człowiek był świadkiem tak brutalnych scen albo tak drastycznie uczuciowych, tak trudnych do przeżycia, że on nie umiał się z tym poradzić, z tymi przeżyciami. I on musiał się wyizolować, żeby to w ogóle przeżyć. Musiał się zamrozić. Albo w ogóle na przykład takiemu człowiekowi nie mówiono, że się go kocha. Nie pytano się, co też czuje. Nikt się tym nie interesował. W ogóle tak traktowano tego człowieka, jakby był figurą woskową w jakimś muzeum. Albo krzyczano na nie, żeby się uspokoił bez przerwy, żeby w ogóle nie wyrażał swoich uczuć. I wtedy człowiek rzeczywiście zamraża się. Jest zupełnie nieuczuciowy, bezuczuciowy. To ta komora też sięga do ludzkich potrzeb. Wiadomo, że człowiek jest nie tylko zlepkiem komórek jakichś takich organicznych, ale też ma swoje i uczucia, i swoją duszę, ale ma również swoje potrzeby. I bez realizacji tych potrzeb trudno mówić o humanizacji człowieka. Trudno mówić o tym, że człowiek jest ludzki. Każdy z nas ma potrzebę miłości, doznawania miłości i dawania miłości, potrzebę bycia z kimś,
potrzebę wywierania jakiegoś wpływu na środowisku, czy doznawania pomocy i współpracy. Kiedy człowiek jest zamrożony w takiej komorze, to te potrzeby fiksują. Taki człowiek mówi, ja nikogo nie potrzebuję. Nie muszę być kochany. A po co mi to? Nie zależy mi na nikim i na niczym. Mam w nosie to, co inni o mnie sądzą. Nie potrzebuję od nikogo pomocy. Dam sobie sam radę. Muszę być silny i nieugięty. Jeszcze wszystkim pokażę. Jeszcze o mnie wszyscy usłyszą. Jeszcze wszyscy będą mnie szanować. Będą się mnie wszyscy bali. Będę ich miał w garści. Będę twardy i bezwzględny. Jeśli pojawiają się takie dyrektywy gdzieś tam wewnątrz ludzkiego serca, one są już bardzo wyraźnym znakiem, że z człowiekiem jest bardzo źle. Że to już jest dramat. Że ten człowiek przestaje być ludzki. Że to, co się na nim odcisnęło, sprawiło, że ten człowiek przestaje być człowiekiem. Tacy ludzie jednak nie potrafią już odpowiedzieć na to, czego naprawdę potrzebują w życiu. Już nie wiedzą, do czego dążą, co byłoby ich szczęściem, po co żyją, co jest ich powołaniem. A jeśli nawet coś wybierają, mają ogromne kłopoty z decyzją. Nie wiedzą, czy dobrze wybrali, czy źle wybrali. I co najważniejsze, i o czym dzisiaj przede wszystkim mówię, poczucie osamotnienia. Osoby, które doświadczyły tego wszystkiego, i alkoholizmu, i przemocy, i odrzucenia, i obojętności, i wreszcie rozwodu, mogą mieć problemy z nieufnością, z dystansem, z zamykaniem się, z izolacją. Nie wychodzą z domu, mało mówią, chodzą kanałami, mają utarte szlaki i tylko się ich trzymają, bo się boją nowych doświadczeń, bo nie wiedzą, jak się zachowają wtedy. Boją się kogoś lubić, nie mają przyjaciół, są samotni. Uważają, że są brzydcy, niegodni przyjaźni, źle ubrani, nieciekawi, niewarci zainteresowania. Poza tym nie umieją nawet rozwijać swoich uczuć. I oto taki celnik siedzi w środku swojej komórki i rozlicza się ze sobą i ze wszystkimi. Cechuje go na pewno to, że jest bardzo krytyczny, nadopiekuńczy, manipuluje sobą i innymi. Na wszystko zwraca uwagę, szczególnie na szczegóły. Jest perfekcyjny, jest trudny dla siebie i dla innych. Jak Jezus rozwiązał taki problem? Zobaczcie, Jezus po pierwsze do tego człowieka wszedł. A kiedy wszedł, to on dojrzał go, zobaczył tego człowieka. Kiedy człowiek się czuje dostrzeżony przez Boga, to nie sposób, żeby również człowiek nie zobaczył Boga. I dopiero później Jezus do niego przemówił, chodź za mną. Czyli postępuj tak jak ja. Żyj według mojego sposobu życia. Zobacz, jak ja żyję. Czytaj Ewangelię, rozważaj ją i tak się zachowuj, jak ja się zachowuję, a wyjdziesz z siebie samego, wyjdziesz ze swojej komórki celnej, przestaniesz być tym, kim jesteś, a staniesz się tym, kim powinieneś być, sobą. Ale to, co jest najważniejsze w tej chwili, to jest to, że Jezus dostrzegł go i Mateusz dzięki temu mógł dostrzec Jezusa. Jakimś wielkim zadaniem dla każdego chrześcijanina, ze względu na te rzeczy, o których mówiłem, szczególnie dla tych, którzy mieli takie doświadczenia, jest coś takiego, co on nazwał kontemplacją oblicza Jezusa. Żeby człowiek w tym XX już pierwszym wieku, na początku trzeciego tysiąclecia, zobaczył, że Bóg na niego patrzy. I czy to będzie się dokonywało w ten sposób, że będziemy adorować Pana Jezusa przy Najświętszym Sakramencie, że jakiś czas zarezerwujemy po to, żeby zobaczyć, że Bóg nas widzi? Czy to będzie w ten sposób, że sobie kupię jakiś obraz Jezusa, patrzącego na mnie otwartymi oczyma, pełnymi miłości i że będę chociaż jeden raz dziennie spojrzał, przyglądał się temu, tym oczom. Czy to będzie w ten sposób, że otworzę Biblię i spróbuję zobaczyć, że Biblia mnie też widzi w moich sytuacjach życiowych? Wszystko jedno, byleby to się dokonało. Tu widzę bardzo konkretny sposób, nie tylko ta Biblia czy Najświętszy Sakrament, ale też postarajcie się o to, żeby w waszych domach już nie tylko wisiały te kalendarze z różnymi krajobrazami, czy z różnymi panami, czy paniami, lepiej czy gorzej ubranymi, ale też, żeby się pojawił obraz Jezusa. Nie wstydźcie się Jezusa. Kiedy mamy zdjęcie ukochanej osoby z rodziny, na przykład dziadka, który był szlachcicem, od razu go wieszamy na początku naszego domu, tutaj gdzieś jeszcze w przedpokoju, żeby każdy nawet, żeby nawet listonosz wiedział, że o proszę bardzo, w tym domu to był, gdzie pradziadek był szlachcicem, czy jakimś tam hrabią.
Jeśli mamy ukochaną babcię czy prababcię, też ją wieszamy na ścianie. I osoby ukochane są przez nas demonstrowane. Jeśli Jezus jest rzeczywiście kochaną osobą przez ciebie, to zademonstruj sobie i innym, że On jest naprawdę kochaną osobą. Zarezerwuj dla Niego nawet całą ścianę. A czemu nie? Skoro On ci przyobiecał całe niebo, to może nawet pół ściany Mu możesz zarezerwować. Niech On będzie tam. Żebyś miał to doświadczenie, czy miała to doświadczenie, że jesteś widziana, widziany przez Boga. Jakże przykro brzmią bowiem różne takie informacje mówiące nam o tym, że ci tam obraz Pana Jezusa, serca Jezusa leżał w piwnicy. Albo wchodzi się do domu, gdzieś tam ksiądz mówi po kolędzie, patrzę, Matka Najświętsza w ubikacji leży obraz gdzieś tam za wanną na przykład, niebo jest niepotrzebny już. Natomiast na ścianie głównej jakiś wokalista rozwydrzony, może skądinąd nawet modnej grupy rockowej, ale bardzo przypominający raczej anioła kopytnego niż skrzydlatego. Trudno wtedy przypominać sobie, że Bóg mnie kocha, że to jest naprawdę ktoś, kto myśli o mnie. Zobacz, co wisi na twoich ścianach i postaraj się o to, żeby z twoich ścian również Pan Bóg mógł na ciebie patrzeć. Amen.